Szanowni Państwo, czas na podejmowanie decyzji i te decyzje pierwsze zapadły. Zarząd Kuchni Motel podpisał kontrakt z nowym trenerem. To, co dalej przed nami, czy przebudowa drużyny z udziałem pana trenera. Trener z ogromnym doświadczeniem, znany w środowisku piłkarskim i ceniony. Mamy nadzieję, wyrażamy przekonanie, że wspólnie zrealizujemy te cele, które przed klubem stawiamy. Ale panu prezesowi i panu Pawłowi Majce oddałbym jeszcze głos, a potem poprosimy trenera o przedstawienie się. Proszę. Tak, dzień dobry, dziękujemy za liczne przybycie. Wiecie Państwo, że wraz z końcem sezonu 2018-2019 skończył się kontrakt w naszym klubie trenera Roberta Góralczyka. Trener nie zdecydował się w Lublinie pozostać, obecnie przeniósł się do GKS-u Katowice. No i wraz z tym momentem rozpoczęliśmy poszukiwania nowego trenera, trenera, który zrealizuje cele, o jakich od dawna myślimy i marzymy. Wytypowaliśmy kilku kandydatów, z którymi oczywiście były przeprowadzane rozmowy, natomiast wydaje się, że jestem o tym głęboko przekonany, że dokonaliśmy słusznego wyboru, stawiając na człowieka, który przede wszystkim, bo myślę, że to dla nas bardzo ważne, ma świeżo w CV rywalizację w naszej trzeciej lidze. I to taką z sukcesami. I zdecydowaliśmy się na człowieka, który w ostatnich 4 latach 2 razy wygrał trzecią ligę. Potrafił też awansować po awansie z trzeciej do drugiej, od razu z drugiej do pierwszej. I człowiek, który myślę, że wciąż jest głodny dalszych sukcesów, a jak sam mi powiedział, chociaż nie powinienem tego mówić, Lublin to jest taki fajny projekt, a Motor to jest taki fajny klub. Kilka słów może jako przewodniczący Rady Nadzorczej, ale tak jak pan też prezes Bartnicki powiedział, była analiza dotychczasowej sytuacji, dotychczasowej pracy trenerskiej i zdecydowaliśmy się na dopracowanie albo na wdrożenie projektu długofalowego, bo ta, jak Państwo wiecie, druga liga to ma być tylko początek dalszej drogi Motoru. Dlatego zdecydowaliśmy się na pana trenera, pana Mirosława Hajdo, który sukces ma też w ligach wyższych i z Garbarnią wywalczył sukcesy na miarę możliwości tego klubu. Dziękuję. To jest kwestia wiedzy, doświadczenia, ale też i osobowości pana trenera. Liczymy na to, że ta funkcja celu, którą sobie postawiliśmy, dzięki jego obecności będzie łatwiej osiągalna. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że do tego potrzebny jest budżet, instytucjonalne wsparcie i o tym wszystkim rozmawiamy, będziemy rozmawiali. Myślę, że niedługo będziemy Państwo mogli powiedzieć coś więcej. Na dziś rolą pana trenera jest przede wszystkim pokazanie scenariusza dalszych działań, w tym również związanych z przyciągnięciem zawodników do Motoru. Motor to klub o takich tradycjach, jakich mało który klub w Polsce ma. Stąd myślę, że ważne jest, że jeśli angażujemy się wspólnie, to po to, żebyśmy mogli ten cel zrealizować, a nie po to, by o tym mówić. Stąd również ta konferencja tutaj w gabinecie prezydenta, żeby pokazać, jaką wagę nadajemy i do tego kontraktu z panem trenerem, i do tego najbliższego okresu. Awans jest potrzebny wszystkim. Panie trenerze. Dzień dobry Państwu. Cieszę się bardzo, że dołączyłem do takiego klubu jak Motor Lublin, że będę mógł w najbliższym sezonie dla niego pracować. Oczywiście zdaję sobie sprawę z wyzwania, jakie stoi przed nami. Wierzę w to, że zarówno klub, jak i ja i nasza współpraca to będą same plusy. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo, o czym mogą tutaj świadczyć ostatnie jakby lata rywalizacji w tej lidze. Ale tak jak powiedziałem, z drużyną zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej się prezentować w sezonie, żeby może o awansie za dużo nie mówić, bardziej się koncentrować na dobrej pracy i na najbliższych spotkaniach. A zobaczymy, co przyniesie najbliższy czas i
jakim miejscu będzie motor już choćby po rundzie jesiennej. Nie chciałbym wybiegać w przyszłość, niczego obiecywać. Na pewno z mojej strony i ze strony drużyny, tak jak wcześniej powiedziałem, proszę się spodziewać walki i zaangażowania bardzo dużego. Kontrakt został podpisany na sezon? Tak, kontrakt został podpisany na sezon. Tak. Panie trenerze, czuje pan już ten ciężar oczekiwań po rozmowie z prezesem i z Radą Nadzorczą, czy jeszcze nie? No, ciężar oczekiwań w Lublinie, to jest tak, jak pan prezydent powiedział, taki klub, że z chwilą, kiedy się już składa podpis na kontrakcie, to już wiadomo, co nas czeka jako trenerów i zawodników, także z presją w naszym zawodzie mamy do czynienia na co dzień, także myślę, że to nam nie jest obce. Prezes Bartnicki bardzo często mówił coś takiego, że on nie lubi sprowadzać autobusu pełnego nowych piłkarzy. Czy pan też będzie mocno wietrzył te szatnie, czy te nazwiska, które były ostatnio, też powrócą w kolejnym sezonie? Powiem tak, że z doświadczenia wiem, że stabilizacja jest bardzo istotna i myślę, że tutaj trzon, zalążek drużyny powstał. Myślę, że będziemy ją wzmacniać w takich formacjach i na takich pozycjach, jaka będzie naprawdę potrzeba. Nie będziemy tutaj, właśnie tak jak pan powiedział, w jakiś sposób wymieniać całej kadry na nową, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Ja bym nie chciał na razie mówić, chciałbym się przyjrzeć spokojnie. Teraz wrócimy do klubu, przeanalizujemy pewne rzeczy. Będzie czas na to, żeby podczas zajęć treningowych obserwować zawodników. Jakieś tam swoje przemyślenia mamy, ale to nie są jeszcze na tyle takie pewne, żeby mógł o nim na dzień dzisiejszy w 100% powiedzieć. Także proszę się uzbroić w cierpliwość. Na pewno na bieżąco będziemy wszystkich informować na temat jakichkolwiek zmian, jakie zachodzą w motorze, jeżeli chodzi o piłkę nożną. A wie pan, jak będzie wyglądał sztab szkoleniowy? Przymierzamy się do tego. Na pewno analizujemy pewne kandydatury. Drugim trenerem będzie człowiek, który przyjdzie razem ze mną. Myślimy być może powiększyć sztab o jedną osobę, o osobę trenera, według mnie bardzo zdolnego, z Lublina. Także myślę, że państwo w najbliższym czasie wszystkim zostaniecie w pierwszej kolejności poinformowani.